nawet nie widział. Ale p***a jest totalna. Lewa? No, dwie. A, z tyłu? No. Ucieka w prasie. Się wydaje, że jest chyba kurwa za miękka ta opona. Siemanko rajdersi, dzisiaj kolejny tydzień latania na lodzie. Niestety mój patencik, właściwie nie mój, a zapożyczony patencik z tymi wkrętami daje radę, ale kostka jest dosyć miękka i ugina się, przez co strasznie się ślizgam. Na szczęście tutaj chłopaki mieli drugą oponę, także teraz bierzemy się za zdjęcie koła, wymianę oponki i zobaczymy, jak będzie się na tej drugiej latać. Myślę, że będzie o niebo lepiej. Maciek jest dobrze wyposażony, także uratował mnie wszystkim kompresorkiem, łyżkami. My to pierwszy raz na takiej maszynce zmieniam opony. Zawsze w domu na montażowniku sobie wpadłem i tyle. Powiem szczerze, że z tą oponą, żeby się nie nadziać gdzieś. O kurwa, to jest 140. Co, po wahaczu będzie jechać? Po wahaczu to nie, ale może jechać po tym, po wyderu. To twardsza opona, czy, no, czy ten? Chociaż teoretycznie ta powinna być większa. Czy ale kolec lepszy? Kolec na pewno lepszy i tu jest na wylot, więc podejrzewam, że jak jest na wylot, to wiesz, sam wkręt już będzie trzymać inaczej. Jak montujecie sobie tutaj dętkę, to pamiętajcie o tym, żeby tą nakrętkę albo jej całkiem nie dajcie, sobie ją daję po to, bo jest mi łatwiej po prostu, że nie wciąga mi wentyla, jak montuję oponę. Ale ważne jest to, żeby sobie dać na luźno tą nakrętkę, bo jak wam obróci oponę, to nie wyrwie wam wentyla. Wentyl. Zadowolony jesteś z siebie. No kurwa. Aby jeszcze o wydech nie ryzało, to będzie zajebiście. Ty kurwa, do góry kopytami. Jak to wrócić? Tu do tej ładowareczki to włożyć? A gdzie masz powerbanka? Kurwa. Dawaj, zajmę cię. W tym twoim małym? Ja pier... Dałem sobie tutaj podkładki pod wydech, teraz sięga mi trochę dalej, nie wiem czy jeszcze tu nie będzie zaczepiać, ale zaraz pojeżdżę i zobaczymy. Nacieszyłem się.
Zimno, widzowie, w chuj nie polecam. Naprawdę zimno. Nie no, żartuję, jest git. A i nagrywa nawet.